Konflikt na Bliskim Wschodzie zaostrza się. Przywódca Hezbollahu grozi wojną Izraelowi, ale także Cyprowi. Szef libańskiego Hezbollahu zagroził Cyprowi, że jeżeli pozwoli na wykorzystywanie swoich lotnisk i baz do ćwiczeń wojskowych Izraela, Hezbollah uzna to terytorium za część wojny. Należy ostrzec rząd cypryjski, że otwarcie cypryjskich lotnisk i baz dla izraelskiego wroga, aby mógł obrać za cel Liban, oznacza, że rząd cypryjski stał się częścią konfliktu, a ruch oporu zajmie się nim w ramach wojny. Przemówienie pojawiło się dzień po podpisaniu przez izraelskich generałów planu szerszej ofensywy przeciwko Hezbollahowi oraz po ataku Izraela na południowym Libanie, gdzie zginęło 3 członków organizacji. Premier Izraela daje jasny przekaz. Jeśli Hezbollah zdecyduje się przystąpić do wojny, będzie to druga wojna w Libanie. Popełnią największy błąd w swoim życiu, a my ich uderzymy z niewyobrażalną siłą. Będzie to oznaczać zniszczenie dla nich i państwa Libanu. Ostrzegał premier Izraela Benjamin Netanyahu, który w swoich przemówieniach wielokrotnie potwierdza, że jego armia jest cały czas w stanie gotowości. Jakikolwiek atak ze strony Hezbollahu będzie początkiem większego konfliktu. Rosnąca agresja Hezbollahu doprowadza nas na skraj szerszej eskalacji, która może mieć niszczycielskie konsekwencje dla Libanu i całego regionu. Mówił rzecznik armii izraelskiej. Do narastającego sporu na Bliskim Wschodzie odniósł się wysłannik Stanów Zjednoczonych do Bejrutu i Izraela, który rozmawiał ze stronami konfliktu. Rozmowy, które odbyłem dzisiaj w Bejrucie i te, które odbyłem wczoraj w Izraelu, obie są prowadzone, ponieważ sytuacja jest poważna. W ciągu ostatnich kilku tygodni zaobserwowaliśmy eskalację. Na tym polega wysiłek, aby zakończyć ten konflikt w tej chwili. Stany Zjednoczone nazywają Hezbollah organizacją terrorystyczną. Ma ona nawet 100 tysięcy bojowników i jest w stanie zaatakować Izrael w każdej chwili. Do tej pory jej głównym celem było wspieranie Hamasu walczącego w Strefie Gazy i powstrzymywanie sił izraelskich na północy kraju. Teraz może być kolejną ze stron w otwartym konflikcie zbrojnym.